można powiedzieć, zoperacjonalizowany. Oczywiście nigdy w polityce nie wiadomo, co się stanie, ale jest taki plan i Państwo będziecie mogli go zobaczyć. A porażką, Panie Prezesie? Co jeśli Elżbieta Witek nie będzie wybrana na wicemarszałek Sejmu? No, nie będziemy mieli wicemarszałka. Ale będziecie pan zapad, to co będzie do końca kadencji bez wicemarszałka? Panie Prezesie? Znaczy, czy nie będziecie mieli nikogo w prezydium? Jak Pan odebrał słowa? Jeszcze dalej. Nie komentuję, proszę Państwa, tego rodzaju słów. A gdzie Prawo i Sprawiedliwość? Czyli co, tylko marszałek Witek albo nikt? Dlaczego nie chcecie zgłosić? Nie macie innego kandydata na wicemarszałka? Ona jest niezwykle bezczelnie obrażona, była bardzo dobrym wicemarszałkiem, natomiast opozycja była totalna, sama o tym mówiła, łamała wszelkie reguły demokracji, a poza tym była nieprawdopodobnie, więc wulgarna i chamska. Pogodził się pan z porażką, panie prezesie?